Cześć widzowie! Zabójca predatorów to pancerz stworzony przez rasę Jałti jako potężną broń służącą najpewniej do ciężkich polowań. W dzisiejszym odcinku więc omówimy sobie potęgę zabójcy predatorów. Standardowo, jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Sam pancerz, który trafił na ziemię, nie był ukończony, ponieważ próba użycia dwóch dział plazmowych sprawiła, że zbroja się przegrzała, a to, że zbiegły predator przyniósł zbroję ludziom, może znaczyć, że chciał pokazać ludziom najnowszą technologię Jałti, a chciał im to pokazać, zanim predatorzy ukończą zbroję, więc omówimy sobie ten pancerz, jakby był w pełni sprawny, bo Jałtia na pewno go ukończą. Cały zabójca predatorów może być przechowywany w specjalistycznej rękawicy na nadgarstek, która zakłada się na użytkownika za pomocą czegoś w rodzaju nanotechnologii i chociaż jego pełne możliwości są nieznane, to ma on wszystkie te same zdolności co żywi predatorzy, mogąc stawiać się niewidzialnym najpewniej w jeszcze większym stopniu, ponieważ cały pancerz jest wykonany sztucznie i pokrywa całe ciało posiadacza, lepiej go kamuflując. Dredy zabójcy predatorów służyły najprawdopodobniej do przechowywania danych, z czego zwykli Jałtie używali ich do utrzymywania równowagi, co w zbroi zabójcy nie jest wykluczone, przy czym zbroja ta jest wręcz naszpikowana uzbrojeniem, z racji, że na każdym ramieniu znajdują się po 3 plazmakastery, z których każdy ma niezależny laserowy system celowniczy, jakby tego było mało, posiada jeszcze 2 ogromne działa plazmowe, więc taka zbroja w jednym momencie mogłaby wziąć na siebie 8 ksenomorfów. W pełni sprawna zbroja być może mogłaby nawet bez większych problemów w pojedynkę zabić królową obcych, bo nawet jeśli zwykłe plazmakastery tylko by ją poważnie uszkodziły, tak dwa wielkie działa powinny ją zabić, gdzie samo starcie królowej z zabójcą Jałti skończyłoby się rozstrzelaniem królowej, z czego na wypadek przegranej pancerz ma na pewno bombę, która byłaby mocniejsza niż ta u zwykłych predatorów i mogłaby zabić królową i jej całe gniazdo ksenomorfów. W swoim biohełmie zabójca predatorów ma dostęp do kilku różnych częstotliwości wizualnych, mogąc widzieć w podczerwieni, noktowizji i widmie, posiadając do dyspozycji detektor pola używany do wizualizacji ksenomorfów i co więcej ma inne dodatkowe tryby widzenia umożliwiające mu określanie stanu zdrowia ofiary, z czego to właśnie w hełmie znajduje się centrum dowodzenia całym pancerzem i gdyby został zniszczony, to cała zbroja byłaby bezużyteczna, co jest jej wielkim minusem. Pancerz posiada charakterystyczną broń do walki w zwarciu, czyli wysuwane ostrza, a sądząc po zbroi ta musi wzmacniać fizjologię posiadacza i jeżeli człowiek by ją założył, to fizycznie byłby silniejszy od predatora, więc w walce na krótki dystans zbroja powinna zdominować prawie każdego przeciwnika, z czego na samej planecie Jałtia Prime takich zbroi raczej dużo nie było, skoro egzemplarz, który trafił do ludzi, był niekompletny, co mówi, że zbroja zabójcy predatorów to świeży wynalazek. Będąc prototypem, zbroja ta ma kilka wad, czego przykładem jest to, że testy przeprowadzone na pancerzu wykazały, że jest on kruchy i podatny na ostrzał z broni ręcznej, potrzebując potężnego źródła zasilania, aby jakkolwiek funkcjonował, bo aby zasilić 6 plazmakasterów, 2 działa, hełm i resztę elektroniki, pancerz ten zużywa ogromnej ilości energii, więc coś musiałoby go bez przerwy zasilać i chyba trzeba by było go obkleić fotowoltaiką, a i tak mogłoby to być za mało. Podsumowując, zabójca predatorów jest najlepszym wynalazkiem dla żołnierza, a posiadając armię złożoną z takich jednostek, predatorzy być może mogliby stanąć do walki z Drukati, jeżeli ci wróciliby do Drogi Mlecznej. A wy widzowie, napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie i co chcielibyście na kolejny film. Jeżeli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć!